Cześć, nie zrozumiałem w ogóle, o co ci chodzi. Dlaczego zwierzę? Zodiak? No są to jakieś zwierzęta, oczywiście, ale tam są bliźnięta. Jest panna. I też nie wiem, o co ci chodzi w dalszym ciągu, bo nawet nie umiem odpowiedzieć. To są fazy. Czy też znaki? Znak podobny jest do fazy, ale faza polega na tym, że w lwie świeci słońce, bo jest władcą. I teraz to, czy możemy przyrównać to do władcy, czy możemy przyrównać to do słońca, czy możemy to przyrównać do lwa. W baranie też świeci słońce, ale to słońce to jest ze znaku lwa. Bo tak jest przepisane. I teraz w znaku barana, czy jest... Nie, nigdy nie składamy się z jednego znaku. Znak jest tylko jakimś dzwoneczkiem, który współgra w całych tych saniach, które pędzą. Cały zodiak trzeba opracować, a nie jedną planetę, bo kiedy opracowujemy jedną planetę, to nie są astrologzy, to są... Ja zresztą tutaj nigdy nie mówię o jednej planecie. Pokazuję to wybitne dzieło Jana Oskarża Dzierżbickiego jako człowieka, który jest wpływ tylko pokazany jednej, tylko światła Słońca. No bo ciężko jest stworzyć coś innego, dzieło jakieś. Ale to jest niemożliwe. Wiesz, to jest zupełnie niemożliwe, dlatego że wyobraź sobie Plutona teraz. Słońce jest surowe. W tym samym znaku mniej więcej to może, ale księżyc jest uzależniony już od pewnych, chociaż coś by można było stworzyć na przykład dla księżyca, ale łatwiej jest dla znaku, bo wiesz, księżyc 28, czyli to są chwile, bardzo krótkie. Słońce ma rok. Teraz dla Merkurego też ciężko by było stworzyć coś takiego, bo też jest to chwila w sumie. Nasza retrogradacja, która tam ileś dni trwa, 14, 15. Teraz weź zwróć uwagę na przykład na Wenus, które jest, to są takie planety, które są od Słońca do Ziemi. Ona też ma retrogradację, jakiś tam wpływ, ale Marsa potem masz, który już troszeczkę dłużej jest, bo jest te 2 i coś lat. Ale masz Pluton, który kiedyś był 30 lat, dzisiaj jest 11, 14, 15 lat różnie. Bo przyspieszył. Dlatego te czasy takie dziwne, takie pędzące. I teraz chcesz tego Plutona. Ten Pluton 30 lat temu, on był zupełnie inny, miał działanie. To dodatkowo jest w innej planecie, w innej fazie. Ale dodatkowo, jeżeli byś chciał nawet przenieść tamte czasy, to nie są te czasy. Dlatego, że połączenie Plutona z Uranem dało jakieś techniki. Masz Neptuna chociażby, też dał jakieś techniki. Masz Plutona, kiedy go odkryto, była ta zakłada giełdy i te kłopoty z giełdą, kiedy go zlikwidowano i przerzucono do planetoid, stał się niepotrzebny, no bo po co ma robić kryzys? Już teraz zupełnie co innego, no to się znalazł jakąś dziewiątą planetę, tak? I teraz się będzie dopasowywał tę planetę, gdzie ona będzie. Tylko najpierw muszą powstać efemerydy, czyli gdzie ona jest, w którym momencie. I trzeba historycznie, czy też byle nie histerycznie, co się najbardziej zdarza, bo zaraz się znajdą wielcy astrologzy, którzy od razu dorobią opinię do tego, albo wymyślą, a to trzeba badania prowadzić potężne badania. To nie jest tak, że Grecy nie wiedzieli. Grecy dokładnie wiedzieli, opisali to, tylko trzeba dopasować, która to jest. No i następnie zobaczyć, jak mity greckie też są już troszeczkę obciążone jakąś historią współczesną, ponieważ każdy, kto zapisuje te mity greckie, to co jemu pasuje.
odwoj, zobacz, przeczytaj sobie bity greckie Paranowskiego, a weź sobie Grace'a. I zobaczysz maleńką różnicę. Weźmiesz tam jeszcze, są podobne. Są. Zawsze spojrzenie na ten obraz będzie to, co tutaj już wyszło z tym szałem chociażby, że jest różnie odbierany, bo szał, a szał, tak? No szał, 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 szał. Tak. No i teraz musisz to brać pod uwagę, że każdy z nas składa się z 12 znaków. Tam, gdzie jest Słońce, pokazuje właśnie ten znak. Czyli na przykład znajduje się w Pannie, czyli jest Panną, czy znajduje się w Lwie, jest Lwem, czy znajduje się z kolei w jakimś koziorożcu, jest koziorożcem, tak? Czy znajduje się w Rybach, jest Rybą. To nadaje jakiś pewien rodzaj. Ale jeszcze to nie wszystko. Są planety. Czy po lewej, czy po prawej stronie, czy na górze, czy na dole. Teraz, jaki jest układ pomiędzy Słońcem a Księżycem? Jaki jest układ pomiędzy Słońcem a innymi planetami? Jakie są to, co się nazywa aspekty? I masz te, to nie jest tak. To nawet kiedy masz dwoje dzieci urodzone w tym samym czasie, w tym samym miejscu, będą inne. Będą wydarzenia w podobnym czasie, ale nie wszystkie wydarzenia się muszą wydarzyć w tym samym czasie. Dlaczego? Dlatego, że przypuśćmy, że chorował wtedy, kiedy przychodziła jakaś planeta, czy u niego się wydarzyło. Tak, była ta choroba i wtedy organizm jakoś tam działał. Lekarz by to stwierdził, że tam na przykład zadziała wtedy na przykład założenie uran. Uran przeciętnie przechodzi około 42 lat, żeby mógł coś zrobić. Nie więcej, nie 41, 21. No można troszeczkę, nawet krócej. Ale przypuśćmy. Więc dopiero za następnym przejściem jego uderzy. Przy następnym aspekcie. I na przykład Pluton. Pluton kiedyś kwadraturę robił, by była 90 lat, bo przez znak przechodził 30 lat. Dzisiaj 30-latkowie, nawet 30 czy 40-parolatkowie mają kwadraturę. Mają te same wydarzenia, które miała na przykład twoja babcia czy twoja prababcia. To ona miała wtedy te wydarzenia, ale 90 lat to już rzadko kto przeżył. A dzisiaj ten 40-latek ma plutoniczne wydarzenie. Albo ma kwadraturę plutonu. To jest tragedia. Tylko widzisz, im człowiek młodszy jest, tym inaczej przejmuje te tragedie i może się wyzwolić. Może się wyzwolić, albo zmienić, albo cokolwiek. No więc właśnie no, rola nas jest taka, żeby wytłumaczyć temu człowiekowi, co ma robić. W większości się tłumaczy. Zresztą masz konsekwencje tego. Popatrz. My jesteśmy ileś lat po wojnie i cały czas ta wojna jakby wisi, wiesz, cały czas każdy się boi, bo wojna po to. I ta wojna jest w rzeczywistości. Teraz stworzono już globalną wojnę, czyli terrorystów. Terroryzm jest wojną. I każdy z nas, ze względu na to, że na przykład ma właśnie tutaj jakąś żółtą chusteczkę, zawiązaną bandankę, obojętnie jak to będziemy nazywać, czy fular. I wtedy, rozumiesz, jesteśmy na przykład żółci. Kiedyś była taka zawiązana pomarańczowa alternatywa. A to mógłby zrobić żółta konfederacja. Nałożenie. I żółty kolor będzie na przykład jakimś takim znakiem, czy na przykład był za moich czasów, nosiło się oporniki w klapie. Czy na przykład zrobiło się, czy na przykład jak ja nosiłem orła w koronie. Jeszcze za czasów naszych wielkich, ekskluzywnych notabli. Czyli pana. No, trzeba przyznać, że ja zacząłem nosić wtedy orła w koronie, to jeszcze za czasów
towarzysza Gomułki, towarzysza Gierka i potem jeszcze no, nawet pana samego pseudo nie, pseudo, no, pseudo okularnika tak zwanego czarnego, czyli Jaruzelskiego. To wtedy przypominam sobie, jak znalazłem się na przykład chociażby w wojsku i wyginaliśmy wtedy jako plastycy, bo tam byłem z taką grupą wspaniałych chłopaków, żeśmy wyginali orłowi te skrzydełka, że on tak by chciał wylecieć. No i wylecieliśmy z wojska. Ale to są takie przygody, wiesz, no to są takie osoby biste, ale powiem ci, że w tej chwili rozumiem, o co chodzi. W tej chwili już wiem, o co chodzi. Bo mam inne doświadczenie, mam jakąś inną wiedzę. Ale pamiętaj o tym, że te 12 znaków, ty, tak, ty masz tam swojego barana, masz tam po kolei byka i kończy się na rybach. A to, że jesteś tam jakimś X takim założeniu skorpionem, to nie upoważnia cię, że nie masz tych innych znaków. Właśnie, że je masz, bo one mają wpływ na ciebie, na pewną technikę twojego myślenia, pewną technikę twojego wyzwolenia. To nie jest tak, że jesteśmy wyzwoleni. Uważasz, że ja nie mam skorpiona albo nie mam strzelca? Oczywiście, że mam. I mogę go wyeksponować nawet. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jestem świadomy tego, jakie mam, w którym miejscu mam i czytając kosmogram, wiem o tym, jak on działa. I wiem, na co można postawić. Wiesz, na czym, na co trzeba zwrócić uwagę. W którą stronę trzeba uderzyć, żeby wygrać. Żeby wygrać właśnie w tym momencie. Jeżeli ja mam jakąkolwiek słabość, z nią mogę walczyć. Oczywiście w ramach swojego kosmogramu. Bo na przykład niektóre kosmogramy nigdy nie będą. Na przykład tak chociażby, mimo to, że mam, przypuśćmy założeniu, kosmogram, jaki mam, nie spełniłem warunków tych, które by upoważniło mnie do ukończenia Akademii Medycznej. Dlatego, że po prostu nie wytrzymywałem i do tej pory nie wytrzymuję pewnych działań, chociażby kuciaj szczykawki, nie lubię widoku krwi, nie znoszę też pewnych działań medycznych, mimo to, że jestem człowiekiem, który sporo doświadczył w życiu jakichś działań, które były na pograniczu życia i śmierci, nawet medycznych. Ale takich życiowych też. Gdzie właściwie, gdybym popełnił błąd, by mnie już nie było. Mój brat nie żyje. Był starszy ode mnie o 1,5 roku i nie żyje. Tylko i wyłącznie przez to, że po prostu były szczepionki i nie zrobiono próby, tylko zaszczepiono i odszedł. I teraz trzeba powiedzieć, dlaczego odszedł. Dlatego, że co? Był innym znakiem? Był taki czas? Nigdy się nie pytałem, kiedy się urodził, nigdy nie pytałem się, kiedy zmarł. Wiem, gdzie jest pochowany i tam od czasu do czasu idę, zapalam świeczkę. To na tyle. Ale wiem, że żyję dzięki niemu. Pomiędzy nami było ileś tam niewiele, ale nie wiem. Powiem ci, że nie pamiętam go, bo byłem bardzo mały, jak mały. Miałem wtedy parę miesięcy. Ale już stałem.
Stałem przy pomocy w łóżeczku, a on koło łóżeczka. Jest takie zdjęcie. Cieszę się, że... Może? By było lepiej, jakby żył. Może bym miał prawdziwego przyjaciela i brata. A tak to... I tak jest w życiu. Widzisz, nie można nigdy. Tak jest. Tak jest życie. Każdy ma swój znak. I każdy ma w tym kosmogramie naszym są zapiski, które czasami, jak czytasz, jak rozmawiasz, nie wierzysz w to, że tyle jest zapisane w tym kosmogramie. A to mnie postawiło zupełnie na innej stronie, powiedzmy, że świadomości, bo odkryłem więcej prawdy, niż prawdy było, ponieważ więcej wiem, ponieważ znam A i B i C i wszystkie litery alfabetu. To jest najważniejsze w zodiaku. A dlaczego? Bo właśnie istnieją wszystkie znaki, te wszystkie planety. I w tym momencie możesz spojrzeć z punktu widzenia lwa, skorpiona, strzelca, ryb, barana, byka. I wcale nie po kolei, tylko konsekwencje, ponieważ są aspekty naprzeciwko byka jest skorpion. Ale lew jest po trygonie ze strzelcem, a ryby są ich wyzwoleniem. Jest nowy światopogląd baran. I w tym jest właśnie sens, gdzie można sobie tym kręcić i przyglądać się, tak byś był raz wujkiem, raz swoim bratem, a trzeci raz swoim dziadkiem. A jeszcze inaczej można spojrzeć też z punktu widzenia nawet sąsiad. I na tym to polega. To jest królewska wiedza. To nie jest byle co. Do zobaczenia.